USA, groźby śmierci pod adresem szefa Parlera. Jak poinformował zespół prawników Parlera w złożonym w piątek dokumencie sądowym, szef amerykańskiego serwisu Parler Jor Matze i jego rodzina ukrywają się w związku z otrzymanymi groźbami śmierci i naruszeniami bezpieczeństwa osobistego. Z treścią pisma zapoznała się stacja telewizyjna Fox News. Parler, platforma popularna zwłaszcza wśród zwolenników prezydenta USA Donalda Trumpa oraz osób głoszących teorie spiskowe związane z ruchem QAnon, zainicjował proces antymonopolowy przeciwko Amazonowi. Gigant technologiczny w następstwie zamieszek na Kapitolu z 6 stycznia zdjął serwis ze swojej platformy internetowej, motywując to pogwałceniem zasad. Wcześniej Parlera usunęły ze swoich sklepów internetowych App Play i Google. Polityczna niechęć. Amazona Parler pozwała Masona, uważając, że gigant przy swojej decyzji kierował się polityczną niechęcią i chciał wyeliminować konkurencję w sferze platform mikroblogowych. Amazon odpowiedział, że twierdzenia te nie są niczym uzasadnione, oświadczył też, że jego pracowników spotkały groźby i prześladowania. W dokumentach złożonych w sądzie przez prawników Parlera, których treść otrzymała stacja Fox News, stwierdzono, że pracownicy Parlera byli w podobny sposób prześladowani i zastraszani. Dyrektor generalny Parlera, Jor Matze, informuje, że wielu pracowników Parlera cierpi z powodu nękania i wrogości, obawia się o bezpieczeństwo swoje i swoich rodzin, a w niektórych przypadkach opuściło swój stan, by uciec przed prześladowaniami, napisano. Sam Matze, jako szef firmy, którą oczernia AWS Amazon Web Services, RED, musiał opuścić swój dom i ukryć się wraz z rodziną po otrzymaniu groźb śmierci i naruszeniu bezpieczeństwa osobistego, stwierdzono w dokumencie. Zagrozili, że wejdą przez moje drzwi na początku tego tygodnia, Matze mówił Fox News o groźbach, a także o środkach, które podejmie, aby chronić swoją rodzinę. Jest grupa hakerów, RED, o nazwie Ugnazim, która mnie atakuje, oznajmił, dodając, że grupa ujawniła wiele jego haseł i danych osobowych w internecie. Opublikowali mój adres, zagrozili, że wejdą przez moje drzwi, powiedział. Jak dodał, zwykle nie traktuje skierowanych do niego gróźb zbyt poważnie, ale tym razem wraz z rodziną zaczął się ukrywać.